Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus i po drugiej stronie gdzieś tam się tuła Mardart. No siemanko. Mardart, co porabiasz dzisiaj? Nieszczęsną robotę, czyli porządki w kablach. Tak, a dlaczego porządki w kablach musisz robić? A bo co nieco mi podochodziło, jeszcze autocrafting chcę zrobić, także co nieco mam do roboty. Aha, czyli jednym słowem, bajzel straszny zrobiłeś i teraz naprawiasz to. Nie, bajzel to nie był aż taki, ale po prostu dochodzą nowe rzeczy, więc troszkę inaczej trzeba to rozwiązać. Aha. Kochani, u mnie też się dużo zmieniło, ponieważ miałem trochę czasu i sobie tutaj pogmerałem, prawda, w strukturze wszystkiego. Po pierwsze tak, na pewno chciałem nowe źródło energii, tak na szybciutko. I wymyśliłem tak, mamy coś takiego jak solarki, tak, światło słoneczne. Możemy robić solarki na przykład z Advanced Solar Panel modu, to jest do Indoor Crafta. Tylko, no je się trudno nie robi, tylko od cholery trzeba iridium, to jest taki specjalny, co się bardzo rzadki do wykopania, lepiej produkować i tak dalej. Uranu trzeba dużo, uranu no niestety ja mam mało, już zużyłem prawie cały, więc de facto zrobiłem całe dwie Ultimate Hybrid Solar Panel zrobiłem, ale one tak dużo nie produkują energii, oni po ile, 512 produkują? Chyba tak. Ultimate i to EU w dodatku, więc to jest... Ale zrobiłem dwie sztuki, z przyszłości chcę zrobić port, teleport. I będzie zasilany jedną taką solarką i będzie teleport do Mardarta i z powrotem. Bardzo fajna rzecz, zobaczycie w przyszłości. Ale to jeszcze. Drugą rzeczą solarki są solarki, fajny mod, to jest Solar Flux. On jest kompatybilny z Thermalem, Thermal Expansion. Tylko, że tak. On jest prosto do zrobienia. Ma to drewienka, jakieś miro ze szkła i tak dalej. Później tak. Zauważcie, że cztery poprzednie dają następną generację. I jest generacji 6. No szósta jest droga, bo tu już Resonance Energy wchodzi, czyli te baterie takie były już bardzo drogie w produkcji. Znaczy bardzo drogie, nie takie super drogie, ale... Ale ja już dotychczas zrobiłem dwie albo trzy solar panele piątki. Chcę szóstkę, ponieważ ona produkuje aż 4000 RF. Bardzo fajnie. Ale tak jakby patrzeć, nie? Mhm. Przelicz sobie, ile produkuje piątka? To tak jak cztery te. Piątka tak. Produkuje 1000, a szóstka 4000. A szóstka to czyli są... aż na szóstkę potrzebujesz 4 te, więc... No teoretycznie bardziej się opłaca chyba, bo jeszcze musisz wtedy fotowoltaiczne zrobić i tak dalej. No ale mnie miejsca zajmuje, ja chcę tak parę takich zrobić, może 4-5 tych szóstek i zrobimy mega generator słoneczny, ho ho ho, ale to w przyszłości. No jak zauważyliście, bardzo dużo drewna idzie, deseczek, ja miałem problem z deseczkami, więc Venom zrobił parę rzeczy fajnych. Po pierwsze, uruchomiłem, o takie fajne, zobaczcie, z Cizela zrobiłem tutaj obwódkę wokół farmy. Postawiłem drugą farmę. Ojej, zepsułem. Samo się, że tak powiem, naprawi. Farmę drzewa. To jest ta standardowa, taka sama, popatrzcie, o, jest więcej. Tutaj też wrzuciłem sadzonki. Wiecie co, wyciągnę trochę tych sadzonek. Niech on, że tak powiem, je... gumiaste zrobił, bo będę potrzebował trochę więcej gumy, bo mi trochę zeszło, więc przy okazji będzie też mi robił. No, więc mamy tutaj jedną. Drugą fajną rzecz, kochani, którą zrobiłem, zarąbistą zresztą. O, ja to bym coś kiepskiego zrobił? Chyba nie. Oczywiście. Ja nie wiem, czy ja wam górę pokazywałem. Na górze róże. Na górze fiołki. Tak, zrobiłem sobie laboratorium alchemiczne. Tutaj podłączyłem sobie, zobaczcie jaki motyw. Fajne wszystko wygląda. Pyk! Widać kable, jak weźmiesz klucz. Puściłem kable. Tutaj mamy różne rzeczy, które są potrzebne do kraftowania potionów. A tutaj skrzyneczka, filling kabinet, bardzo fajna rzecz. To jest z Extra Utilities, robi się bardzo prosto. Polega to na tym, to mieści 100 coś sztuk, że tak powiem, okienek ma 100 coś, ale patent jest tego rodzaju, że
ono mija pewne ustawienia pod tytułem. Dla niego to są wszystko butelki, po prostu z płynem. Bo mają te same ID. Ale to, że jest to płyn na invisibility, na tego, on już tego nie bierze pod uwagę, więc można tu wrzucić. Natomiast nie można, nie mogę innego itemu wrzucić już, widzicie? Tylko jeden item danego rodzaju, natomiast jego warianty są pomijane. Czyli na przykład można książeczki enchantowane wsadzać. On dalej widzi to jako enchantowana książka, a jaka to już go nie obchodzi. Więc fajna rzecz. Też podłączyłem tutaj kabelkiem, tam z tyłu widać, widzicie? O, wszystko tutaj wpada. I dywanik przywaliłem, fajny też z Chisela. Te dywaniki naprawdę, wiecie co, są naprawdę genialne. Zobaczcie, i bardzo prosto je się robi. Na przykład, proszę, takie klocki trzeba zrobić, a to są z danego rodzaju wełny, na przykład danego koloru i w środku string. Banalne. Dobra, to zrobiliśmy, tak, żeby było przyjemnie. Teraz tak, tu się zmieniło troszeczkę w moim magazynie. Doszło parę rzeczy. Po pierwsze, wstawiłem więcej beczek, dlatego że tak, potrzebowałem na drewno, potrzebowałem na jabłka, bo moja farma bardzo dużo jabłek produkuje, i sadzonki. Sadzonki, tylko jest jeden malutki problem z sadzonkami, a mianowicie taki, gdzie jest mój kilof? Tu. Z sadzonkami jest taki problem, że nie wiem czemu beczka nie rozpoznaje sadzonki. I nie mogłem bezpośrednio podłączyć rurką, tak jak tutaj i tak dalej, ale i tak w systemie widać. Tylko musiałem to za pośrednictwem także logistic pipe podłączyłem do zwykłej skrzynki i ze zwykłej skrzynki pompuje się tutaj. O, w ten sposób, takie przejście. Poza tym mamy hamburgery. Pik. Beczka z hamburgerami. Dziwnie to brzmi, beczka z hamburgerami, ty. Jak lubisz tłuszczochu? A, dobrze. Dobrze, dobrze, tu pracuję, mięsko już rośnie, rośnie, wszystko rośnie. Tutaj kobel już na trzecim skompresowany wsadziłem, więc wszystko jest cacy malina. Idziemy dalej, widzicie, że wykończyłem troszeczkę już moją pracownię mechaniczną, no bo, że tak powiem, ostatnio była taka bieda strasznie tutaj. Też Chisela, Lava Stone. Zaraz wam pokażę, czekajcie, czy Lava Stone... Czy jest recepta? Nie pokazuję. No, musicie sobie zobaczyć w Chiselu, pobawić się troszeczkę, bo można naprawdę bardzo fajne. Co ważne, wygląda jak lawa, rzuca tymi takimi ognikami, ale nic nie podpala, bo nie wydziela w ogóle ciepła. To jest ozdobny blok po prostu. Tutaj wszystko ładnie, dodałem skrzyneczki, tak, żeby na przykład seryjnie, jak chcę na przykład więcej niż jeden wrzucić do pulverizera, to wrzucam tu i wrzucam do skrzynki na górze. I on mi wrzuca, o, na przykład tutaj gravel, a tutaj szkło powinno być, ale już chyba wybrałem całe szkło. Zaraz wam pokażę, na jakiej zasadzie to robię. Weźmiemy sobie trochę kobla. Jeszcze. Jeszcze. I jeszcze. Dobra. Jest kobel. I to wrzucam sobie do tej skrzynki. Pyk. On przerzuca tutaj. Ustawiłem w ten sposób, że on będzie przenosił, bo on przerabia kobel na piasek w pulverizerze i tutaj do piecyka piasek przepala i mamy szkło. A szkło mi jest potrzebne właśnie do tych solarek. Bardzo dużo szkła. Te solarki termalowe, te z tego dodatkowego modu, są bardzo drogie w drewno i, że tak powiem, szkło. Prawda? No to dlatego trzeba bardzo dużo tego mieć. No, to tak wygląda. One tak wyglądają. Zaraz, czekajcie. Tutaj. O, tak to wygląda. Solar panel. Mam 3 sztuki solar piątki. I dzisiaj zrobimy 6. Yeah! I nie tylko, zobaczycie. Tutaj dokończyłem maszynki. Dodałem jeszcze taką slice and splice. Taka fajna maszynka, później będziemy o niej robili co jak, a mianowicie ona robi spawnery. Takie, oczywiście spawnery zasilane prądem, więc to nie ma problemu, że mi coś zaraz wyskoczy. Tutaj podłączyłem, pamiętacie, ostatnio robiliśmy molecular transformer, zrobiłem jeszcze jeden, podłączyłem go. O, już, a to jeszcze po jednym diamencie zostało, widzę. On robi, jeżeli wrzucimy węgiel na górę, o tutaj, o tu, to on robi nam takie diamenty. To są industrialne diamenty, ale one stosuje się zamiennie z... O, mam całe dwa. Zwykłymi. Tak, ze zwykłymi zamiennie. Ewentualnie Mardart podpowiedział fajny hint, że jeżeli chcecie na przykład przerobić je na zwykłe diamenty, wystarczy z industrialnych zrobić blok i później go rozłożyć z powrotem. I wtedy mamy normalne. Chyba, że macie za dużo energii, no to jeszcze można jeszcze raz do molekulara.
Dokładnie, dokładnie, są sposoby. Tu jeszcze nie dokończone, bo tutaj będą jeszcze z forestry maszynki, więc wszystko w swoim czasie, ale już to nabiera wyglądu. Oczywiście mam przepełniony tank expa. Gdzie będzie niżej? Oddzieliłem to ścianą, przeniosłem tutaj parę rzeczy i teraz tak, wygląda to w ten sposób. To jest część energetyczna i zarządzania energią. Tutaj się nic nie zmieniło, wyłączyłem w ogóle reaktor, bo mi nie potrzeba, żeby niepotrzebnie produkował prąd, którego nie mam już gdzie magazynować. I tu się pojawia problem. Mamy problem ciągle z magazynowaniem, bo jednak tu jest 180 milionów RF. Ale co z tego, jak ja podłączę quarry? Podłączę na przykład tą produkcję diamentów i dosłownie kreseczka schodzi. I nie ma prądu. Więc musimy się zatroszczyć o przechowywanie energii. A to dlatego, że reaktor, tak jak Mardart mi podpowiedział i ma rację, że jeżeli jest napełnione wszystko i on nie ma gdzie tej energii już zamieszczać, to on dalej chodzi, dalej zużywa paliwo, ale nie produkuje energii. I to jest popieprzone, bo paliwo no jednak jest cenne. Więc tu jest część energetyczna. Tutaj mamy, zrobiłem w ten sposób nasze rozdzielnie elektryczne. Mogę wyłączyć bądź włączyć. To jest quarry. I to jest ta farma mięska i wełny tam na górze, nie? Wystarczy wajchę pociągnąć i można wyłączyć albo włączyć. Teraz to jest wyłączone, a to jest włączone. I zaraz wam pokażę numer. Patrzcie, wezmę klucz. Cyk! I widać, bo to wszystko tymi pomalowanymi kamieniami ukrywałem. Troszeczkę plątanina kabelków, ale wygląda to bardzo prosto. Ten zasila tylko i wyłącznie farmę wełny i mięska i całą stronę termala. Ten zasila Industrial Craft na górze, to nie widać tego. A ten środkowy, ten największy, zasila tylko i wyłącznie quarry i plus tam na górze ten produkcję na przykład diamentu. Więc tak to wymyśliłem. Tutaj na razie to mogę zabrać. O. I w ten sposób. Oczywiście, zobaczcie jak fajnie to wygląda. Kolejną rzeczą, jaką pamiętacie tutaj, to a tutaj już żarełko się produkuje, poukrywałem to wszystko ładnie, więc luz. I pamiętacie pokój kraftujący. A ja wam teraz pokażę powiększoną wersję. Tara! To jest mój crafting automatyczny. Wygląda tutaj, o tutaj już mamy podłączone wszystko, żeby te foto, te solarki produkować, nawet szóstego. Wygląda to bardzo prosto, na przykład na patyczku pokazywałem wam. Na przykład chcemy, żeby system widział patyk, żeby wiedział jak zrobić patyk. Klikamy prawym na ten blok, to jest Logistic Crafting Table. Dajemy mu hinta, żeby on zrobił z dwóch desek tego. Później bierzemy kluczem, klikamy na, tutaj na górze są Crafting Logistic Pipe, więc klikamy crafting, robimy import i tak naprawdę on już wie w systemie, żeby zrobić patyki, jeżeli zamówimy patyki, to więcej niż jest w ogóle gdzieś tam w skrzynkach, to on żeby sobie dokraftował z desek sam. I tak jest ze wszystkim. To są bardziej skomplikowane już, o, craftingi. Sami widzicie. Te tabliczki kładzie się takim czymś. Item amount sync creator. Po prostu klikamy na przykład, czekajcie, gdzieś mam tutaj, o, tu jest puste. I to na przykład wkładamy, o, cyk, i on widzi, że, o, coś takiego. Jest fajne do tworzenia, na rurkach Creative robi. Ogólnie rzecz biorąc, system jest podłączony, tutaj o frame, nie frame, widzicie wszystko, te koła zębate z różnych materiałów, więc jest luzik. I później na przykład, zobaczcie, mamy sticky, mamy 37 sticków, ale ja chcę stack. To klikam request i on tak mi zrobi. On przyśle mi te 30 coś, co mieliśmy w skrzynkach, a resztę nam dorobi, o tutaj, wysyłając drewno, przerobi na patyki i z powrotem, o widzicie, robi się. I wysłał mi patyki. Luzik. Ale teraz, kochani, robimy gorszą rzecz. Chcemy, wykorzystamy może tą rurkę, nie tą na górze. Chcemy ten solar. Solar panel szóstka. On wie, że ma tu 3 do wykorzystania. I zamówiliśmy. Już mam, zebrałem wystarczająco dużo. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ile towaru biegnie, tego, kraftuje się, przerabia do następnego, bo to idzie tak. Produkuje ileś, przechodzi tutaj. Produkuje tak, tak, tak. W międzyczasie to produkuje, no, komponenty, składa komponenty i tak dalej. Nauczyłem go również, to jest ważne, że z bali drzewa, żeby on sobie wyciągał z beczki bali drewna i przerabiał je na deski.
No bo wiadomo, ja to trzymam w formie bali i nie będę ręcznie wszystkiego przerabiał, bo to krew zaleje. Zobaczcie, to jest piękne. To jest logistic pipe w całej okazałości, tak naprawdę. Marder, to jest potężne, ci powiem. To Powiem jest ci tak, mega. Applied był potężniejszy, tylko że go usunęli chyba. No, Applighted ogólnie rzecz biorąc miał kiedyś crafting, ale ogólnie rzecz biorąc coś eksperymentowali, no i na razie próbują to inne rzeczy. Zauważ, że się zmieniło bardzo dużo w Applighted Energetics. Sama baza tych kryształów i tak dalej. To teraz niedługo pewnie się za crafting wezmą, no bo wiesz. Zobaczcie, jak to wszystko wędruje. Surowce, tego, kurde, ze skrzynek. Oczywiście warunkiem, żeby każda skrzynka, pamiętajcie, przypominam, była podłączona z karteczką provider, bo wtedy dzięki temu system widzi, co jest w skrzynce. To jest po prostu piękne. Niesamowite. No, dzisiaj jeszcze mieliśmy, kochani, na szybkiego. Kurde. No ja nie mogę, no ja muszę się patrzeć na to. Zobaczcie, no kurde. No to jest kosmos. To jest kosmos. Nie, to jest Koleś. Minecraft, a nie kosmos. No tak, ale koleś, który wymyślił Logistic Pipe, tego moda, zasługuje na Nagrodę Nobla według mnie. To jest tak skomplikowany pod względem stworzenia, bo działa dosyć prosto. Jest tak skomplikowany pod względem stworzenia mod, że to Ja po zaraz prostu, przyjdę, wiesz... telefon. Dobra. Jest to naprawdę kosmiczna produkcja, zobaczcie. Tu nawala. Najwięcej nawala tych, no bo zobaczcie, on tu sobie zbiera już itemy. Tak. Bo to jest jego takie miejsce do produkcji. Tak samo tutaj, bo tego najwięcej idzie. Zobaczcie, ile szkła mi zarąbał. Skubane. Piękne to jest. No, to jest po prostu piękne. Dobra, on sobie kraftuje. Trochę mu to zajmie, bo tak naprawdę ma mega robotę. On na przykład, żeby zrobić ten... Jeżeli nie mamy żadnych tutaj tych solar panelów, żadnego tieru, a chcemy szósty od razu, to ja wam powiem, że na przykład, żeby szóstkę zrobić, to trzeba jakieś 30 tysięcy sztuk samego szkła. To sobie wyobraźcie, ile to jest staków. No, zakładając, że stak jest 64, prawda? No dobra, on niech sobie tutaj kraftuje. A my, kochani, musimy sobie zrobić jedną rzecz. Ponieważ potrzebuję, tak jak wam mówiłem, lepszego miejsca do przechowywania prądu, bo mnie krew zalewa z tym prądem. Więc mamy coś takiego, co jeszcze nie robiliśmy. A mianowicie. Już jestem. No to dobrze, że jesteś. Draconic Evolution. Draconic Evolution jest bardzo dobrym, fajnym modem, naprawdę OP i w ogóle. Tylko jest jeden mały problem. Jest tak kuźwa drogi w produkcji. On zużywa te cholerne pyłki. Hint dla wszystkich, najwięcej tych pyłków, a jeżeli w ogóle nie, tego znajdziecie w Endzie i trzeba kilofem z fortuną kopać najlepiej, bo wtedy więcej pyłków wylatuje, jest większa szansa. Ja ostatnio, kurna, przekopałem End, tam jest jak ser szwajcarski, kurna, po prostu wszystko. I powiem wam, taki chrut jakoś w świecie normalnym nie widziałem, ale w Netherze widziałem i Ale tylko ty... bardzo rzadziutko. Tak, i bardzo rzadziutko. Pierwszą rzeczą, jaką potrzebujemy ten py sztukę pyłka, drakonium. Drakonium. Jedną sztukę mam, 863 wykopałem łącznie. A i 35 rudy jeszcze mamy. Tu sobie zamówmy pyłek i stona. Stone. Potrzebujemy stone. Mam 1000 stona. Niedużo. I zobaczcie, to jest zarąbiste, tam się jeszcze kraftuje, a ja sobie... Widzicie? O, a ja przez ten czas mogę sobie tutaj własne kraftować. Bierzemy bardzo ważną rzecz. Pierwszą rzeczą, jaką w Draconic Evolution trzeba zrobić, to trzeba zrobić książkę. Taki tablet właściwie, bo... Proszę, solar panel numer 6. Dziękuję, skraftował. Mua! I teraz zobaczcie, jeżeli bym chciał... Popatrzcie na te cyfry. Poczekajcie, ja tu pójdę sobie na górę. Jakbym chciał szóstkę solar, request... Zobaczcie, nie jest źle, ale chcę 10 tysięcy jeszcze szkła. O, a jeszcze coś tam mam. Ironu, redstone'a 800 sztuk, Invaru i tak dalej. Do zrobienia to wszystko wbrew pozorom. Więc nie jest źle. Dobra, to sobie zostawmy w takim momencie. Wrzucimy sobie do systemu. I teraz tak, co daje nam ten drakonik książka? To jest tak naprawdę kompendium wszystkiego, co może być. Czyli od ore, opis, o pyłku.
o blendzie, jak to robić, cały crafting po kolei wszystkich rzeczy, które są. Na razie tego nie będę pokazywał, bo tak naprawdę to możecie sobie poczytać, a druga sprawa, tak naprawdę nie będę tego na razie wszystkiego robił. Ale najbardziej mnie interesuje jedna bardzo ważna rzecz. Jest coś takiego jak Energy Storage Multiblock. Jest to potężna konstrukcja, a dlatego potężna, ma znowu tiery, czyli jak to się mówi, słabsze i mocniejsze konstrukcje. Im lepsze, tym więcej pojemności ma energii. Teraz tak. Tak się buduje, no ja mniej więcej wiem, jak to się buduje. Przejdziemy dalej. Tak wygląda w praktyce. I teraz tak. Tier pierwszy, właśnie tier zerowy, przepraszam, przechowuje 45 milionów RF. To nie jest dużo w porównaniu, że mój bank tutaj na przykład 180 milionów przechowuje. Ale poczekajcie dalej. Patent jest taki. Tier pierwszy już jest 273 miliony. Tier drugi 1,64 biliona RF. A tier trzeci 9 bilionów i tak dalej. Idziemy po prostu, z taki kosmos. Można maksymalnie zrobić tier szósty 2,14 tryliona RF. To jest, wiecie co, ja nie wiem, po co nam tyle energii. Ja nie wiem, czy w ogóle bylibyśmy w stanie to zapełnić, Marda. Chyba nie. Zapełnilibyśmy w dwójkę Chociaż to jest bez problemu. serwer, tak, to teoretycznie dałoby się bez problemu, prawda? Ja się zastanawiam tylko teraz tak. Ja myślałem tylko i wyłącznie o tierze drugim. Tak, nie szalejmy. Ja nie, dlatego że tu macie podpis. Ile wymaga czego? Draconium bloków. Pamiętajcie, 9 pyłków to jest jeden blok. 26 sztuk. To jest bardzo dużo. To jest naprawdę mega. Więc później będziemy myśleli o tym. Więcej niż tier dwójki nie można, ale jak można to później rozbudowywać, jeżeli na przykład znajdziemy gdzieś jeszcze te pyłki, więc nie ma problemu. Czekajcie, gdzie ja wsadziłem? Tu są. Ja już sobie tak mniej więcej podzieliłem co ile. Dobra. Co my musimy zrobić? Pierwszą rzecz, jaką musimy zrobić do energii tutaj, to potrzebujemy to środkowe, ten rdzeń. Tylko jak ten rdzeń się nazywa? Energy Core. Na szczęście tutaj Energy Core jest. To jest to. Energy Core. Na szczęście Energy Core, kochani, Ney tutaj, czyli te podpowiedzi, recepty są, więc laj. Dobra, potrzebujemy 6 drakonik tych. Czyli potrzebujemy blendy. Boże, jak to się robiło? Chryste, panie. Blendę, jak się robiło z ironem. Czy ja mam trochę ironu? Coś tam na pewno masz, bo wczoraj Mam. ci całą noc chodziło. No właśnie, na szczęście. Co to, skąd to się tutaj wzięło? Wybacz z tymi. Weźmiemy sobie trochę ironu. Teoretycznie nie wiem, czy ja to do. Nie, książką. Czy ja to dobrze zrobię? No dobra, powiedzmy, że z tego zrobimy. Aha. Dobra, będzie 16 blendu. To teraz chyba przepalić trzeba. Chyba tak. Okej. Dla mnie, kochani, pamiętajcie, dla mnie ten mod jest całkowicie nowy. Ja jeszcze nic w życiu nie robiłem z tego moda. Druga sprawa, poczekajcie, przepalmy. Przepali, przepali. Przepraszam, nie tylko dla ciebie jest nowy. No dla ciebie też. Zresztą powiem wam to jeszcze lepszą rzecz. Ogólnie rzecz biorąc, nawet na YouTubie trudno mi znaleźć jakąś większy poradnik, właśnie nie znalazłem, niż że tak powiem, ta książka i tak dalej. O, ładnie. Dobra. No on tu sobie produkuje. W międzyczasie tak, co potrzebujemy? Potrzebujemy 6 sztuk. Użyjmy sobie tej skrzynki tutaj. Powiedzmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A resztę wyślijmy. Albo nie, lepiej nie. To jeszcze nie wiadomo, czy to będzie. O, ja więcej robię. A, bo dwie sztuki są z jednego blenda, dobra. Dobra. Teraz tak, musimy zrobić sobie takie dwa Wyvern Kry Energy, ten coś, ojej, jeszcze to muszę. Dobra, dwa takie. Potrzebujemy diamenty i złoto. To, co Mardart najbardziej lubi. Czyli złoto. Tak, mam takie braki, że nie pytaj. Oj, można i hidrostyralne użyć. Słuchajcie, ile ja tego potrzebuję? Dwa.
Dobra. Mamy dwa. Dwie takie gwiazdki. Dobra. Ojoj. 8 bloków redstone'a. Mhm. Raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, no dobra, dobra, dobra. Damy radę. W ten sposób. Dobra, mamy dwie te gwiazdki i jeszcze ta... O Boże, kochany, o Boże. On wymaga Nether Cube'a. Ty masz jeszcze Nether Cube'a, czy już nie masz? Już nie. Coś, z czego się robiło Nether Cube'a? Z głowy tego czarnego szkieleta w molekular. A masz głowę czarnego szkieleta? Nie, dawno nie byłem w Netherze. O, masz ci los. Dobra, to szybciutko przekraftujmy pierw. Potrzebujemy jeszcze 4 diamenty. 2, 3, 4. Nie wiem, czy mi na tyle starczy złota. Zaraz zobaczmy. Starczy, dobra. 4 te takie, takie. Czyli na Nether Cube'a potrzebujemy. Dobra, kochani, to zrobimy taki patent. Ja się szykuję do drogi do Netheru. Wezmę przynajmniej jedną czaszkę czarnego szkieleta. Czemu jedną? Zaraz się dowiecie. Bo tak naprawdę to tylko tyle mi wystarczy. Więc zaraz wracam. Jestem, kochani. Jestem. Jestem. Jestem, który jestem. Tutaj, czekajcie. Co to było? Co to było? Wyvern. Ojej. Power? Jak to się nazywało? Core? Nie, jak to się... Kurde, zapomniałem. Byłem w tym, kurde, Netherze, kochani, i po prostu krew mnie zalewała. Energy Core. Nie, Power, tylko Energy. Energy. I zapomniałem, jak to się, kurna, nazywa. Core, dobra, jest tutaj. Dobra, dlaczego potrzebowałem tą jedną czaszeczkę, a to jest bardzo proste. A mianowicie, mamy te molekulare tutaj. Wkładamy czaszkę. 250 milionów EU? What? Żeby jedną czaszkę przerobił na Nether Stara. 250 milionów? Tylko. 1% dopiero zrobił. No, jutro ci skończy. Nie no, podłączmy tutaj... O, żeby więcej energii. Mówisz, uruchamiasz reaktor? Ta, reaktor aktyw. Dobra, kochani, co, czyli w takim bądź razie, no już 1%, co, rąbiście. W tym czasie nie... możesz przyjść zobaczyć ten pierdolnik u mnie. Nie, to jak skończysz, jeszcze nie będę pokazywał, jakie to jest wszystko rozwalone, nie? Ja muszę tutaj jakieś ściany i sufit jeszcze czymś fajnym zrobić, żeby to fajnie wyglądało, fancy, ale to w swoim czasie. No, zobaczcie. Dobra, to w takim bądź razie znowu cięcie zrobimy, kochani, i wrócimy, jak on to skończy, bo to po prostu mega czasu zajmie, mega czasu. Więc zaraz wracam. I już jestem, kochani, jestem. Mardart musiał już pójść, więc zostaliśmy sami. I jest Nether Cube. Zobaczcie, co mimo włączonego reaktora, zobaczcie, co się stało z prądem. To jest po prostu kosmos. Zobaczcie, prawie wyczerpane baterie. Oczywiście w międzyczasie jeszcze ładowałem i tak dalej. No masakra, no teraz się ładują znowu. Bo reaktor robi co może, ale widzicie sami. Dobra, mamy ostatnią składową. W międzyczasie zrobiłem Particle Generator. Robi się je tak. No to wiecie. Dobra, Energy Core. Core. Chlup. Mamy to. I mamy to. Dobra, teraz tak, wedle szybkiego rozpoznania, żeby zrobić tier drugi, tak jak chciałem, 26 bloków, rany boskie, 26, o, ja tego nie zrobiłem, o, no to cudownie, to teraz będzie robota, czekajcie, weźmy sobie żelaza, dobrze, że mam, o, okej, okay. Dobra. Szybciuteńko. Od razu do przepalenia wrzucam. Żeby nie było. Dosyć z piaskiem. Robimy dalej. Czyli tak. Powiedzmy tak. Okej.
Okej, dobra, chyba nam wystarczy, nie wiem, nie jestem pewny. Musimy ustawmy, żeby odbierał stąd. Tutaj się już robią. O, w międzyczasie zobaczcie, ile szkła mam. Haha! Trzeba to zacząć wysyłać. Dobra, ironu mi już nie potrzeba na dzisiaj. Diamentów też nie. No, od razu lepiej. Weźmiemy sobie jeszcze więcej. Tu jakiś gravel. Gravel się przyda, bo tak naprawdę mamy go niedużo. Zobaczcie, o. A fajne rzeczy można z gravelu robić, na przykład skompresowanego. Fajnie wygląda. Dobra. Czas leci, a tu kurde, o. Dobra, już. Czekajcie, ja mam tam stół? Mam stół. To po co ja tak biegam daleko? Po co ja tak biegam? No i bloki, tak. Gdzie? 8. 8? 8 bloków, a my potrzebujemy na tier drugi 26 bloków. Nie jest źle, czekajcie. 10, to już prawie połowa. Okej. W międzyczasie niech się tu robi, zejdziemy na dół. O, to mamy kolejne piętro jeszcze niżej. Haha! Dokładnie. Podłączona rurka jakby coś i tak dalej. Towncraft jest na dole jeszcze niżej, głęboko, głęboko niżej, bo to jest takie zabezpieczenie. No, tu zrobiłem taki podest. Jest tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć niby kratek, ale może być do 10, w zależności jak duży ten kor będzie. Więc teoretycznie coś tu mam źle. No dobra. To stawiamy na przykład tu. Okej. Dobra. Shit. Powiedz, że to się da kilofem da. O, jaki fajny efekt. O, zobaczcie, czekajcie. Woo! Fajny. O, dobra. Teraz, wiecie co, przydałoby się trochę stone'a, ale to w międzyczasie zrobię bloki już. Dobra. Tam było ile? 26. 18? No już niedużo. Wezmę sobie stack stone'a. Dlatego, że... O. Tu będzie to... Okej. Ważne, żeby rozwalić. To ma lewitować, nie? Czekajcie. I to musi być na tym samej poziomie jak to, no nie? Do góry. Jak sytuacja? 36. Dużo jeszcze? 15 sztuk. Nie, to szybciutko. Tym bardziej, że zrobiłem jedną ważną rzecz. O, 22 już. Zrobiłem Resonance Flux, czyli z lepszym maszynki, lepsze. I dodałem coś takiego jak Augment Secondary Receipt. To jest taki tutaj dodatek, który zwiększa mi dwukrotnie prędkość produkcji. Ale no niestety więcej energii, ale tyle mam energii, że... 5. O! Prawie idealnie doliczyłem. O, dobra. No i leci piasek, dobra. Czyli mamy tak... 26, okej. Okay. I teraz jak to według książki ma wyglądać? Szybciuteńko, bo nie ma czasu. 6... 6 na 3... 3 na 3 na 3. Czyli... Jeżeli się nie mylę... O kurde, mało, czekajcie, kamienia. Hop. Okej, okay. To będzie tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Oczywiście następne tiery dodatkowo jeszcze zużywają strasznie dużo redstone'a. Idealnie. Bloków redstone'a. No i kochani, mamy coś takiego. Klikamy z shiftem. Prawym. Tere! Zobaczcie, jakie efekty cząsteczkowe. Woo! Świetnie. Mega core. Widzicie, po prawej jest napisane 1,46 bilion RF.
Oczywiście, ja się też zastanawiam, te słupki z czegoś innego zrobić. Ale tak to wygląda, kochani, zarąbiście. Tu już mam w suficie dojście do kabli, do baterii. I ja wymyśliłem to w ten sposób, że tu gdzieś postawimy Tesseracta, będziemy nim pompować energię do kora i on będzie zbierał z alternatywnych źródeł energii, czyli solarki, czyli tutaj sobie w ścianie jeszcze zrobimy takie jakieś inne sposoby na, że tak powiem, produkcję prądu. I stamtąd będzie szło i ładowało dodatkowo to. Ponieważ do tego mam podłączone quary i tak dalej, nie chcę wszystkiego rozmontowywać. No, kochani, na dzisiaj tyle. Zrobiliśmy mega robotę. Mega, mega. I wam powiem, że jeszcze tego pyłku troszeczkę mamy, ponieważ będzie potrzebny. Ponieważ to jeszcze nie jest koniec tego, bo musimy jakoś zrobić takie coś do przesyłania i odbierania energii. I to się nazywa Energy Pylon. Zaraz, Energy Pylon. O, to jest tak. No dobra, czyli... Aha, dwa wychodzą na jeden crafting. Czyli 4, 8, 8, 16 sztabek będzie potrzeba. No to się dorobi. Dobra, kochani, mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i do następnego.